Kamila założyła się z koleżankami, że poderwie nauczyciela francuskiego. Pomimo wielu prób dziewczynie nie udało się go uwieść. Teraz nastolatka traktuje to jako wyzwanie i zamierza pokazać nauczycielowi, że jest kobietą, a nie tylko uczennicą. Kamila, ale co ty tu robisz? Niech pan zgadnie. Dobra, proszę, otwórz te drzwi, bo zaraz uczniowie będą wchodzić do klasy. No ale proszę, niech mnie pan pocałuje. Dobra, dosyć tego, natychmiast. Nie. Kamila, przesadzasz. Idziemy do dyrektora. Chodź. Gdzie jest klucz? Tutaj. Co robisz, to się nazywa molestowaniem seksualnym. Ale niech pan zapomni, że jest pan nauczycielem, a ja uczennicą. Możemy naprawdę zrobić, co pan tylko chce. Będziesz miała kłopoty. Dosyć tego. No ale pocałuj mnie. Wiem, że tego chcesz. Kamila, starczy. Już. Halo, czy ktoś jest? No ale przecież nikt się o tym nie dowie. Nawet się nie waż. Proszę, czy ktoś może te drzwi otworzyć? Halo? Patrice? Patrice? Coś jest. Panie Jadziu, proszę o klucze. No, proszę, otworzyć. Już, spokojnie. Ale... Tam powinien być klucz, to jest zapasowy. O, dziękuję. Panie Jadziu. Dobrze. Co tu się dzieje? No, proszę. Pan Jackowski mnie tutaj zamknął. Dobra, przestań kłamać. A nie kłamie. Dobrze, to gdzie są klucze? No, proszę. Klucze. Będziesz miała poważne kłopoty, to ja ci obiecuję. No ale dlaczego mam mieć kłopoty? Bo się nieszczęśliwie zakochałam? Kamila, ty nie rozumiesz? Czym innym jest nieszczęśliwe zakochanie, czym innym molestowanie seksualne? Ale przecież niczego złego nie zrobiłam. Poczekaj. Dobrze, dlaczego zamknęłaś się w sali z panem Patricem? No. Nie stała się przecież nikomu żadna krzywda. Czyli co, uważasz, że możesz robić co chcesz? No ale naprawdę myślałam, że pan coś do mnie poczuł. A ja mi się wydaje, że wyraźnie ci mówiłem, że nic z tego nie będzie. No ale... Dosyć tego. Przesadziłaś i doskonale wiesz o tym. Dobrze, daj klucze.